cieszę, że młodzież zaangażowana w ten dzisiejszy apel uroczysty dała z siebie, mam nadzieję, wszystko. Jak również serdecznie chcę na początek podziękować osobom, które ten apel przygotowały.
Patrzeć w niebo, kąt
zamknąć oczy, za gwiazdeczką, za obokiem, słuchać pieśni, którą śpiewa naszej duszy duch przyrody, w głosie ptaszków, w dźwięku wody, przeleszczących listkach drzewa i nawzajem wyznać od siebie pieśń piękniejsza, pieśń marzeń, o aniołach i o niebie i w szlachetne uderzenia wybić wszystkie serca bicia i żyć pełnią swego życia, mieć za sobą lat niewiele, mieć przed sobą szczęścia wielkie, sobie duszy, która śmiele dąży w przyszłość, kraj daleki, w kraj z pięknością i swobodą, z tlen miłości, czucia, wiary. Kochać, marzyć, czuć pewnie, być kochanym, umrzeć młodo. Ludzie, ludzie, czyż nie wiecie, że to szczęście jest na świecie?
podziękować.